Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Jesteśmy firmą, która opracowała pierwsze na świecie rozwiązanie do badania wzroku przy pomocy smartfona. Rozwiązanie, które stosuje obiektywne metody badania. Opowiem za chwilę o tym, co to znaczy. Genezą tego pomysłu było to, że razem z moim wspólnikiem Mateuszem prowadzimy e-commerce z okularami. Jest to marka Geppetto i chcieliśmy zapewnić w ramach tego e-commerce takie najlepsze doświadczenie end-to-end digitalowego zakupu okularów. Wdrożyliśmy jako pierwsi w Polsce wirtualną przymierzalnię bazującą na rozszerzonej rzeczywistości. Poprawiliśmy maksymalnie UX na stronie i tym brakującym elementem było badanie wzroku. To zawsze się odbywało offline'owo. Więc szukając rozwiązań dostępnych na rynku, trafiliśmy tylko na takie, które de facto odwzorowują takie badania tradycyjne, badania subiektywne, które możemy teraz spotkać u specjalistów w gabinetach. Nie zadowoliło nas to, więc zaczęliśmy szukać i drążyć głębiej. Znaleźliśmy osoby z grona akademickiego, które chciały się tym zająć z nami. I opracowaliśmy autorską metodę składającą się z trzech metod testowych, metod obiektywnych właśnie. Co to znaczy? Jak idziemy do specjalisty i mamy badanie i zakrywamy jedno oko, zakrywamy drugie, mówimy, kiedy widzimy lepiej, a kiedy widzimy gorzej, to jest metoda subiektywna, czyli to my określamy, kiedy widzimy lepiej, kiedy gorzej. Metody obiektywne, które my stosujemy, bazują na zebraniu obrazów oka w postaci zdjęć zrobionych smartfonem i na podstawie określonych refleksów, na podstawie określonych odbić i innych obserwacji możemy określić parametry oka, które w następnym kroku doprowadzą nas do zdeterminowania wady wzroku. Myślę, że wszelkie nowe rozwiązania, które gdzieś tam kontestują to, co jest obecnie, a musimy przyznać, że metody badania wzroku i techniki w tym używane są stosowane niezmiennie od lat i są już trochę przestarzałe. Codziennie nosimy przy sobie bardzo mocne w sensie mocy przetwarzania narzędzie, którym jest smartfon, a używamy tego do błahych celów, podczas gdy możemy sobie właśnie na przykład zbadać wzrok takim urządzeniem. Więc oczywiście spotykamy się z głosami, które mówią, że to zabierze pracę specjalistom lub że to jest niemożliwe. Myślę, że mierzyliśmy się z tym dotychczas, będziemy się jeszcze pewnie z tym mierzyć, ale nasza w tym rola, żeby wytrwać w naszym postanowieniu, bo już udowodniliśmy, że jest to możliwe. Czy zabierzemy pracę specjalistom? Absolutnie nie, my ją uzupełnimy. Według danych WHO na każdego mieszkańca świata powinno, na każde 600 mieszkańców powinien przypadać jeden optometrysta, więc powinniśmy tych specjalistów mieć na świecie około 14 milionów, a mamy ich 330 tysięcy, więc to jest przepaść, która jest nie do zasypania i wydaje nam się, że rozwiązania cyfrowe są jedynym sposobem, żeby zapełnić tę lukę. Około półtora roku temu zebraliśmy rundę taką pre-seedową i udało nam się dojść do przeprowadzenia wszystkich badań laboratoryjnych, wypracowania aplikacji mobilnej, wypracowania całego backendu software'owego w webowej formie. Aplikacja jeszcze, brakuje w tej aplikacji jeszcze kalibracji, czyli takiego wspomagania użytkownika w tym, żeby w odpowiedniej płaszczyźnie w stosunku do twarzy ustawił ten telefon przy robieniu zdjęć lub osoba, która jemu te zdjęcia będzie robić, żeby miała taką pomoc, więc nad tym teraz pracujemy, potrzebujemy na to jeszcze około 3 miesięcy i później przystępujemy już do intensywnych badań, które z powiększaniem tej bazy przebadanych osób będą prowadziły do tego, że te algorytmy będą się lepiej uczyć. Docelowym etapem jest to, żeby algorytm był w stanie zdeterminować tę wadę wzroku bez żadnego zaangażowania specjalistów, którzy by to w jakiś sposób weryfikowali. I jesteśmy teraz na etapie zbierania kolejnej rundy, która pozwoli już na dojście do tego gotowego produktu, do gotowej formy produktu, która będzie już możliwa do pełnego skalowania. Także to się dzieje właśnie teraz. Wartość rynku szacujemy przez ilość osób, które mają jakiekolwiek wady wzroku. Tych osób jest nawet 2 miliardy.
To musimy przesiać przez te osoby, które mają dostęp do smartfona i internetu, więc to pewnie będzie gdzieś 60% tych osób. No i szacujemy, że takie badanie powinno być przeprowadzane co najmniej raz na 2 lata. Natomiast to wiąże się obecnie z wizytą u lekarza. Jeśli udostępnimy takie narzędzie w formie smartfona, może to być częściej. Więc tutaj sky is the limit, ale jakby głębokość tego rynku idzie w miliardy. Partnerem programu była spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.